Cześć, witajcie. Jak wielu z Was wie, moja podróż będzie ciężka, długa i wyczerpująca. Również będzie wiele niebezpieczeństw. Największe z nich będzie na oceanach. Będą to trudne, długie odcinki. Nigdy nie byłem na morzu, jestem szczurem lądowym, więc muszę jak najwięcej czasu poświęcić na przygotowania, aby być bezpiecznym i ukończyć tę podróż. Więc już zacząłem się przygotowywać do pokonania mórz i oceanów. A jak najlepiej się uczyć tego? Zaciągnąć się na statek i wypłynąć w siną dal. Za mną stoi Dragon, smok, który jest statkiem pirackim. Fajnie byłoby zabrać się z nim na morze i nauczyć się paru ciekawych trików pirackich, które mogłyby się przydać w mojej podróży. Poszedłem, znalazłem kapitana i pytam się, czy nie potrzebuje dodatkowych rąk na pokładzie. On tak na mnie patrzy, obcina z dołu do góry i mówi: szczurów lądowych nie potrzebujemy. Ja mu odpowiadam: panie kapitanie, ja nie jestem żaden szczur, tylko krecik. Szczur czy krecik nie ma znaczenia. Problem jest w tym, że wygląda pan na porządnego chłopaka. Ja mu na to odpowiadam: nie no, panie kapitanie, grzechów mam aż potąd, jestem zły do szpiku kości i mówię mu o tych wszystkich rzeczach, które robiłem w tawernach, nie będąc jeszcze marynarzem. On tak patrzy na mnie, uśmiecha się i kręci głową. To za mało. I każe wywalić mnie za burtę. Poszedłem dalej szukać. Jak nie przyjęli mnie na jeden statek, no to może przyjmą mnie na inny. Obok smoka stoi Dar Młodzieży. Ogromny statek, prawie 100-metrowy, żaglowiec, nie statek, na którym młodzież przez długie lata uczyła się pływania, żeglowania. Znalazłem statek, no to teraz trzeba znaleźć kapitana. Mówię mu: panie kapitanie, czy przyjmie pan mnie na pokład, żebym się nauczył żeglowania? On tak na mnie patrzy: nie no, pan jest za stary, mówi. A ja do niego: no nie, panie kapitanie. Ja jestem młody duchem, może tak staro wyglądam i mam wiosnę w sercu. I mówię do niego: wiosna, panie sierżancie, znaczy się panie kapitanie. On odpowiada: nie, jaka tam wiosna. Tutaj jest zima, tutaj są sztormy. Popatrz pan, jakby Neptun z Posejdonem się napierdał. Ja go dalej próbuję przekonać. On tak już patrzy, brakuje mu tej cierpliwości i woła majtków do siebie i każe mi wywalić przez burtę do morza. Na dwóch statkach mnie nie chcieli. Myślę: kurczę, może coś jest nie tak. Może powinienem pójść po prośbie. Poszedłem więc do takiego starego dziadka, aby mi pomógł. Przyjechałem tutaj do Gdańska, aby pomodlić się do Neptuna o pomyślność mojej podróży. Szczególnie, żebym był bezpieczny na morzach i oceanach. A przede wszystkim, żebym dostał dobre wiatry, mało sztormów. No i żeby mnie rekiny nie pożarły. Takie były początki z morzem na krótkim urlopie tygodniowym. Tego będzie więcej i będzie znacznie, znacznie ciężej. Będzie choroba morska, którą także Wam pokażę. Jeżeli Wam się podoba, to zapraszam na więcej. Możecie oczywiście subskrybować, lajkować, będzie mi bardzo miło. Zakończę po marynarsku i po czesku. Ahoj przyjaciele i do później.